Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, dzień dobry słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. 17 wydanie codziennika motywacyjnego. Czas zacząć. Poniedziałek, 7 listopada 2022 roku. Słońce wzejdzie o 6.44, a zajdzie o 15.54. Imieniny obchodzą Antoni, Florentyna i Karina. Wszystkim solenizantom tradycyjnie wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Motto na dziś? Mądrość polega na tym, żeby uśpić zmysły, a obudzić rozum. Te mądre słowa powiedział dawno, dawno temu. Platon. 17 wydanie codziennika motywacyjnego. Start. My w podróży przez życie zapomnieliśmy o jednej bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy. O higienie naszego umysłu, o naszym mentalu, o wszystkim tym, co dzieje się w naszych głowach. My jesteśmy zbodźcowani, to już doskonale wiesz. Prasa, radio, telewizja, szef debil, który ma zawsze pretensje, metro, które się spóźniło, tramwaj, który nie przyjechał, kolejna podwyżka cen, sąsiad wariat, który wierci wiertarą o godzinie 23.30 i nie da się wyspać. I wymieniać by nie sposób, bo nie starczy miejsca w tym podcaście. Ale znasz takie powiedzenie, że czym się karmisz, tym się stajesz. I to tak dokładnie działa. My jak chcemy się położyć spać, potem każdego wieczora odpala w naszej głowie wszystko to negatywne, co zebraliśmy podczas dnia. I następnego dnia mamy tak zwany syndrom lewej nogi i znowu cały spieprzony dzień. A wystarczy zastosować kilka patentów, które ułatwią Ci i zadbają o higienę Twojego umysłu, Twojej podświadomości, Twojego mózgu. Posłuchaj bardzo uważnie. W ekstremalnych sytuacjach staraj się zachować spokój. Ja wiem, że jest to trudne, ale trening czyni mistrza. Świadomie oddychaj. Oddech to jest coś, co nam się przydarzyło najpiękniejszego na świecie. Dzięki oddechowi możemy uspokoić myśli, wyregulować tętno i naprawdę zrobić wiele ciekawych innych rzeczy ze swoim umysłem i ciałem. Jakich? Obejrzyj wykład z Martinem Petrusem na kanale Jak lepiej żyć u państwa ratyńskich. Wyłącz negatywne myślenie. Ja wiem, że to jest bardzo, ale to bardzo trudne, ale staraj się oddalać od siebie negatywne myśli. Trenuj, ćwicz. To przyjdzie z czasem i naprawdę będzie działało. Uśmiechaj się do ludzi. Zauważ, że my jako ludzie zachodu przestaliśmy się do siebie uśmiechać na ulicy, a jak się do kogoś uśmiechniesz, to ten ktoś zaraz sobie myśli niestworzone rzeczy. Albo są też takie przypadki, mam to i praktykuję często, jak uśmiechnę się do jakiegoś faceta albo jakiejś laski, to jeden albo drugi puka się w czoło, że idzie łysy koleś i szczerzy zęby. O tak bez powodu. Ale uśmiechaj się, olej to, że ktoś sobie coś pomyśli. Śmiech to też naprawdę fantastyczna przypadłość każdego człowieka, a dzięki niemu możesz poprawić sobie nastrój. Spaceruj w naturze. Chodź na spacery do parku, do lasu, na łąkę, nad rzekę, odpoczywaj. Daj się ponieść tej energii natury, która cię otacza, a którą zgubiliśmy, bo żyjemy w wielkich miastach i dla nas to tylko galerie, hipermarkety itd., itd. Natura daje ci kontakt niesamowity z całym uniwersum. Rób to, praktykuj, ćwicz. I bądź wdzięczna, bądź wdzięczny za wszystko to, co masz. Bez względu na to, czy jest to piękne, czy to jest negatywne. Bądź wdzięczna, bo wszystkie negatywne rzeczy budują ciebie mocniejszego i mocniejszą. A wszystkie piękne rzeczy, które się zdarzyły w twoim życiu, są po to, żebyś mogła zdać albo mógł sobie zdać sprawę, że to dopiero początek osiągania pięknych i cudownych rzeczy w twoim życiu. Naprawdę, rób to i stosuj te kilka prostych patentów, a gwarantuję ci, że higiena twojego umysłu, twojego mózgu będzie naprawdę w doskonałym dobrostanie. Bo my się gubimy jako ludzie zachodu. Nam się wmawia pewne rzeczy, a my tak naprawdę bardzo prostymi patentami możemy zadbać o samych siebie. Taki sposób, żeby mieć jak najlepsze dobrostany w całym swoim życiu. Kawowiczom dziękuję bardzo. Z buycoffee.to/mediteusz. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie postawione kawy. Sami wiecie, że ja za te kawy kupuję książki, pomoce, płyty i wszystko to, co pozwala nam bawić się w medytację, w trans, w osiąganie sukcesu, w kursy wszelkiej maści itd., itd. Będę dziękował Wam zawsze. W każdym podcaście Codziennik Motywacyjny i w każdym podcaście Mediteusz Light. A jeżeli jesteśmy już przy podcaście Mediteusz Light, to uwaga dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki. W środę w Mediteusz Light numer 41 będzie Q&A, pytania i odpowiedzi. Bo z mojej skrzynki mailowej wylało się tyle zapytań, kiedy taka forma zaistnieje na Mediteuszu, że nie sposób było nie nagrać.
Na grupie Mediteusze jest specjalny wątek, gdzie zadawajcie pytania, na które postaram się odpowiedzieć. Możecie też przysłać je mailem do mnie na mediteusz@gmail.com. Słuchaliście 17 wydania podcastu Codziennik Motywacyjny. Do usłyszenia jutro, 8 listopada o godzinie 6 rano. Trzymajcie się ciepło. Mówił do Was Paweł z kanału Mediteusz. Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.